Cześć, tu Agata, witajcie na megadyskont.pl, a już za chwilę pokażę Wam fantastyczny zestaw, będzie z nim na pewno sporo zabawy, ponieważ mam tutaj Barbie, która będzie się opiekowała swoimi małymi szczeniaczkami. W zestawie znajdziemy Barbie, która trzyma w dłoni już przygotowaną gąbkę do kąpieli, jej dwójkę szczeniaczków, wiaderko, za pomocą którym napełnimy wanienkę, a także specjalny prysznic. Och, jak ja uwielbiam się zajmować moimi szczeniaczkami. Są takie słodkie. Szkoda tylko, że byliśmy na spacerze i strasznie się wybrudziły. Nie wiem, czy coś im się nie stało. Tak głośno skomlały, ale zaraz to sprawdzimy. O tak, Barbie, to ty? Jasne, że pamiętam. Jak mogłabym zapomnieć? Co się stało? Z twoimi szczeniakami? Jesteś pewna, że są chore? No nie wiem, ale skoro tak nalegasz, to przyjadę do Was i złożę Wam wizytę domową. O, witaj, wreszcie przyszłaś, Chloe. Tak, jak zadzwoniłaś, to natychmiast wsiadłam w samochód. Musiałam się spieszyć, bo nasi pacjenci są przecież najważniejsi. A zwłaszcza, jak są tacy mali jak Twoi. Nad takimi szczeniakami to trzeba dopiero uważać. Tak, wiem. Spójrz, jakie one są słodziutkie. To jest ta młodsza psinka, o której wcześniej Ci opowiadałam. Ma bardzo jasną sierść, ale byliśmy na spacerze i niesamowicie się pobrudzili. Wpadli chyba do kałuży, bo byli cali, ubrudzeni błotem. Ale wolę, żebyś jeszcze ich obejrzała. Nie wiem, wydaje mi się, że utyka chyba na swoją lewą nogę. Oj, Barbie, psy przecież nie mają nóg, mają łapy, ale nie martw się, zaraz obejrzę Twoich małych pacjentów i sprawdzę, co się stało z ich łapkami. Założę tylko mój stetoskop, dokładnie, i będę mogła najpierw je przebadać. Oj, nie wyrywaj się tak, szczeniaczku, muszę być cichutko, żeby wyczuć jego rytm serca. Nie ma powodów do obaw, Barbie. Z tym psiakiem jest wszystko w porządku. A sprawdziłaś łapki też? No pewnie, że tak. Nic jej nie jest. Będzie wszystko dobrze. A co z moim drugim szczeniaczkiem? Nie wygląda jakoś dobrze. Zaczynam się poważnie martwić. Och, wydaje mi się, że przesadzasz. Tak samo jak z poprzednim maluchem. Ale skoro tak nalegasz, zaraz mu się lepiej przyjrzę. Wiesz, nie chcę, żebyś pomyślała, że zwariowałam, ale wydaje mi się, że on ma trzecią nogę. Trzecią nogę? Co ty opowiadasz? To przecież niemożliwe. Musiałby go chyba ukąsić jakiś zombie. No nie wiem, nie zachowuje się normalnie. W każdym razie tak jak poprzednio, więc lepiej sprawdź, czy wszystko z nim w porządku. Ojejka, jaki on jest słodki, ten twój kolejny szczeniak. Nie, Barbie, nic mu się nie stało. Pomyliłaś jego trzecią łapę ze zwykłym patykiem. Pewnie przyniósł go ze spaceru i ubrudził się błotem. Nic dziwnego, że się pomyliłaś. Ten piesek ma naprawdę długą sierść. Ale tak dla pewności jeszcze ich wykąp, bo są okropnie brudni. W takim razie czas przygotować kąpiel. Najpierw napełnię wiaderko odrobiną wody. O, tyle chyba wystarczy. I zaraz dodam jeszcze płynu, żeby ich porządnie wyczyścić. Pod wanienką jest ukryta specjalna półeczka, do której za chwilę dołączę płyn. Chyba tyle wystarczy. Wypełniłam jeszcze naszą półeczkę wodą, ale doleję jeszcze trochę, prawie całe wiaderko się zmieściło. Teraz to ładnie zamknę. Ojejka, coś jest problem z zamknięciem i tyle powinno płynu wystarczyć. Teraz jeszcze w wanience umieszczę szczeniaki, żeby się tu ładnie zmieścili i utrzymali. O, pierwszy szczeniak już gotowy. Teraz jeszcze tylko pozostał nam drugi. I już są w wannie. Nie martwcie się, pieski, zaraz Was wykąpię. W tym odcinku mieliście okazję poznać Barbie razem z jej uroczymi szczeniakami. Było z nimi troszkę problemu, dlatego że ubrudziły się w błocie, ale na szczęście Barbie bez problemu je umyła, używając swojej gąbki, a także
trochę płynu do kąpieli. Sprawdziliśmy jeszcze, czy wszystko z nimi w porządku, dzięki radom pielęgniarki. Jeżeli film Wam się podoba, pamiętajcie o tym, żeby zostawić kciuki w górę i koniecznie napisać mi w komentarzu, czy sami lubicie myć swoje psiaki. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, czego możecie dokonać w tym miejscu, a także udostępniajcie film dalej swoim znajomym. Do zobaczenia!